Okej, możemy iść. Niestety, ale moi drodzy, jak wypadnie ISO 800, tego nie wiem. Na pewno wideo będzie nieco bardziej zaszumione, ale mam na to patent, co można zrobić. Mówiłem wam o tym darmowym programie, co nazywa się Kagan Live. Można nim odszumić wideo. Niepotrzebnie zmieniałem ISO. Nie wiem właśnie, bo to jest w miarę widno i przy takim oświetleniu to ten las mógłby mi się nagrać za ciemno. Dobra, nic, zostawiłeś przy tych parametrach, może nie będzie aż tak źle. Jakie miejsce od razu poznałem? Cholera, nie jestem pewien, czy te ustawienia, które mam, są ok. Ale nie jest tu tak jasno. Dobra, przejdę się kawałek kręgi. To jest inna ścieżka. Kurde, to są przeszkody. Byłem tutaj. Nie wiem, czy moi drodzy, nie będę się za chwilę wracał. Z uwagi na to, że jest bardzo późna godzina. No nie jest tu jasno. Chyba dobrze zrobiłem, że zostawiłem te ustawienia. Nie mam pojęcia, jak mi się takie wideo nagra przy tak wysokich ustawieniach. Bo ja jedno wideo nagrałem przy ISO 800. Nie lubię takich wartości wysokich, bo wtedy wideo jest strasznie zaszumione. Ale jak widać, nie jest widno. Kurde, nie chce mi się do samego końca iść. Ale ładnie jest, okej, Boże. Kurde, jak ja kocham las. Kawałek, jak się przejdzie, to nic się nie stanie. Mam obawy, że jakbym nagrał przy mniejszych wartościach, to z kolei byłoby tak, jakby to powiedzieć, ręką na bok pokręciłem. Tak byłoby ciemno trochę. Ojejku, jak ja lubię to miejsce. Tak się zastanawiam. Właśnie teraz będę podejmował decyzję, czy nie wracać z powrotem. Kurde, chyba będę, moi drodzy, wracał. Chciałbym inne miejsce nagrać. Bo potrzebuję mieć czas na to, żeby nagrać parę innych miejsc. Może być, nie gniewajcie się na mnie. Bo zabraknie mi czasu. Czas leci dzisiaj. Szybko powiem wam. Muszę przełączyć ustawienia.